Hej, 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 jak mnie słychać? Cześć, 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 witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Karolski, a dzisiaj sobie potestujemy Broomstick League. Nie wziąłem sobie wody swojej, kurczę, pieczone. Ale mi się dzisiaj chce spać. Dramat. Jestem niewyspany. Oczywiście jeszcze gra się musi włączyć i grę musi widzieć OBS. To by było w ogóle miodzie. Dobra. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra, czyli dwie rzeczy. Muszę usunąć czat i usunąć tego. Tego headera, którego i tak nie widać. O. Miało go być. Nie widać. Halo. Halo. O, dobra. Mamy gierkę, mamy Broomstick League. Pierwsza rzecz tutaj z tyłu, mamy nasz emblemat, więc mega sprawa. Zobaczmy. Oho, okej. Okay. Czyli nadal prywatne serwery. Trzeba sobie znaleźć jakiś serwer. Ktoś tu gra może? Nie ma serwerów. O kurczę, jeden na jeden niechcący stworzyłem. Gierka wygląda w taki sposób. Nie ma graczy, więc zagramy sobie w Practice Toolu. Bardziej w ramach, nie wiem, takiego pokazania gierki. Practice Tool, tylko że... O! Ale dodali nową arenę. Nie było tej areny, więc spoko. Moment jeszcze. Teamy. Nie wiem, po trzy boty. Dobra. Ogólnie tu grają boty, nie? Bez kitu. Tyle się dzieje. O, to jest gra, w którą grają boty. Coś się dzieje. O. Wczoraj udało mi się dołączyć do jakiegoś prywatnego meczu z ludźmi. To jeden bot robił wszystkich ogólnie. Bo ludzie się uczyli grać jeszcze. A bocik sobie po prostu strzelał bramki. No i że nie idzie pomijać tych powtórek, to też jest trochę pas, ale... O Jezu, nie złapałem tej piłki. Ale fail. Mogłem ją złapać.
kurcze pieczone. No i te boty tutaj to są proste jakieś. Brakuje tu jeszcze wielu rzeczy, jak na przykład ustawienie sobie poziomu trudności tych botów, bo jak się gra normalnie mecz, prywatnie schostowany, to ludzie wolą mieć boty niż graczy w drużynie, bo o, no proszę bardzo, no przecież... Dobra, wybiłem mu piłkę. Tu mamy na bramce bota. Dobra, bot strzelił. Boty są pro w tą grę. Bez kitu. Ogólnie jestem w nią nobem, jak w Rocket League, ale mam wrażenie, że to tutaj rozgrywka dzieje się jednak o wiele szybciej niż w Rocket League. Ale ta mapa jest świetna. Buda! Strzeliłem gola! Cóż za zagranie! Moi drodzy! Ale to zrobił! Honorowy, honorowy! Lecimy po drugiego. Czajcie bazę, co ten bot zrobił? Wziął, po prostu wskoczył i strzelił. Zobaczmy, może już ewentualnie ktoś gra, a jeżeli nie, to schostujemy sami i zobaczymy, czy może ktoś do nas nie dołączy, bo to by było całkiem przyjemne. Bo jeżeli nie będzie za bardzo z kim grać... Przepraszam, ale jestem niewyspany. Jak nie będzie za bardzo z kim grać... Mecz 3-3. Tworzymy. Jak nie będzie z kim grać, to zmienimy gierkę po prostu. Mam tu w zanadrzu jeszcze taką jedną, którą ewentualnie mogę wam pokazać. Pograć możemy sobie for fun. Na czas jak nam szuka gry w sumie, to pobiorę sobie do niej aktualizację jakąś tam niewielką. Bo może być mały problem z live'em, ale... Mamy tak. Skilla pod prawym przyciskiem myszy, który jest takim sobie flashem, blinkiem. Pod E mamy magnetyzm, który łapie piłkę. O proszę, wszystko jest rozpisane właśnie. Niestety będziemy grać z botami. Ale tu się może wszystko zmienić, w czasie gry mogą dołączyć gracze, nie? Jeszcze, więc... O! Co bot zrobił? Wczoraj grałem z graczami, to wyobraźcie sobie, bot dostał MVP. Bot miał MVP, nie? Więc jakby myślę, że do tego nie powinno móc dojść i pod tym względem uważam, że powinny być jakieś te boty skalowane, jakiś inny poziom trudności powinien być, sobie możesz wybrać. Ale jak ziewam, co mi jest? No niech strzeli sobie. Jak dobrze! Kto broni? Bot broni. Flash! Podaj, ziom. Jeżeli się nie ma piłki, to jest teleportacja. Jak się ma piłkę, to jest podanie. Takie bezpośrednie podanie do sojusznika. No patrz. No patrzcie, obronił bot mój atak.
No nie poda. Nie poda. Mamy... Jakim cudem mamy 0 punktów, skoro wyknęliśmy strzał na bramkę? To ja tu robię za obserwatora meczu po prostu, słuchajcie. Ciekaw jestem, czy idzie tu jakoś zlokować widok na... I boty podają do siebie. Widzieliście to? Nie podał do mnie. Bullshit. Ogólnie bullshit. Straszny. Bot nawet do mnie nie poda. Jestem niekryty, a bot woli podać do bota niż do mnie, nie? Więc jakby no... Oj. Anaki. Dramat. O proszę. Boty się odpaliły. Czajcie to? Ja nawet takiej reakcji nie mam jak te boty, kurczę. Same boty, nie ma graczy. Macie, taka to jest granie. Naprawdę, w sensie gierka jest mega fajna. Tylko, że... O, jak kliknę play. Game is out of date. I no, no nie mogę tu... jakkolwiek grać... z innymi graczami, no. Ogólnie, tu macie kreator. Jest on... przyjemny. Całkiem sporo możliwości. Patrzę, co, cokolwiek bym mógł pokazać, ale no raczej nie za bardzo jest co pokazać. Jako, że nie mogę grać, co jest bardzo dziwne w zasadzie. O, no nie ma serwerów też. No więc myślę, że raczej... Early access, early accessem, ale no rozgrywki by mogły być. Nawet wchodząc w ten practice, absolutnie nie jestem w stanie się niczego nauczyć, bo po prostu te boty są za mocne i nie idzie ich ograć w żaden sposób. Przynajmniej ja nie potrafię. O proszę. Jestem w to beznadziejny ogólnie. Jak w Lola.
Czaisz temat? Wybiłem mu chyba piłkę. Kurczę. No, cienko. Chciałbym mu coś więcej pokazać. Chociażby w kwestii moich umiejętności, ale no... Cóż, życie. Największy problem polega na tym, że... nie można grać sobie meczy normalnych z graczami. Taki bot to ci lutnie tak naprawdę i no co zrobisz? Nie można się w ogóle połapać. Trochę szkoda, ale no... no trudno się mówi. Unlucky ogólnie. Ogólnie unlucky. Ale tak, co możemy jeszcze zrobić? Możemy oprócz tego Broomstick League, jeszcze mam dla was inną taką gierkę śmieszną, małą, przygotowaną. Myślę, że w nią sobie pogramy trochę więcej. Bo z tego co widziałem wygląda bardzo sympatycznie, tylko że ja najpierw pójdę chyba sobie zrobić kawę, bo po prostu nie usiedzę, słuchajcie. Nie usiedzę bez kawy. Momencik. Dobra, ogarniemy sobie zaraz temat. Wchodzimy tu. Muszę tylko ogólnie zmienić trochę. Tytuł. Dobra, czyli spróbujemy jeszcze raz znaleźć jakiś serwer. Na wszelki wielki zmienimy już tytuł live'a, więc mamy Broomstick League, League of Pixels, w razie czego zagramy w League of Pixels, który też jest no taki całkiem niczego sobie, prawdę mówiąc. Zobaczmy jeszcze, czy ktoś może gra, jakiś serwer. Nie ma, jeżeli nie ma serwera, ani... no my nie hostujemy, tak więc myślę, że raczej nie znajdzie nam nikogo do gry. Tak więc no nie zostaje nam nic innego jak zmienić faktycznie z Broomstick League na to League of Pixels. League of Pixels, dobra. Za chwilkę się powinno uruchomić. Momencik. O. Jest trzech graczy online w całej grze. Bajka.
Widać czy nie widać? Nie widać. Czemu nie widać? Halo. League of Pixels. Proszę działać. Dobra, coś mega dziwnego, bo to też nie chce działać, więc ogólnie no mega sprawa. Bardzo mi się to nie podoba, że tej gry nie widać, więc za chwilę szybko zmienię jakieś tam właściwości i ustawienia. Przychwytuję aplikację pełnoekranową. Zobaczymy teraz. Czy widzi nasze League of Pixels? Czy nie widzi naszego League of Pixels? Chyba nie widzi League of Pixels. Więc będę musiał zrobić przechwytywanie pulpitu. Właściwości. Automatyczne. Czy będzie widzieć League of Pixels? Nie będzie. Czyli zrobimy to inaczej. Musimy to zrobić na przechwytywaniu monitora. Na przechwytywaniu monitora powinno... O proszę, mamy to. Jest, zagramy sobie tutorial po kolei, myślę, że każdą postać sobie przetestujemy. To jest Sparrow, tu mamy Huntera, Icita, Foxiego, Hazel, Kire, Puppetera, Vale, która zupełnie przypadkiem wygląda jak Akali. Tu mamy Arela, która wygląda jak Ezreal, tu mamy Prim, czy Pri, która wygląda jak Orianna z Lola, tu mamy Komiku, która wygląda zupełnie jak Ari, z Belle i Ban Ninja. Więc po kolei weźmiemy sobie tą Sparrow. Dobra, co ona potrafi? Jotka. O jeny, bo to się gra tylko na klawiaturze chyba. J to jest autoatak. K to ma dash. A L. Ja bym powiedział, że to jest... Że to jest troszkę jak... Riven postać. Tak bym powiedział. To jest nasza baza. Ten samouczek ogólnie już grałem inną postacią. Kupimy sobie miecz. I... I tarczę. Dobra. Okej. Aha, dobra. Czyli musimy na boty zagrać. Tu musimy wziąć na boty mecz. I teraz zagramy sobie wtedy inną postać. Zagramy sobie tym ninja królikiem. On wygląda bardzo ciekawie. Tu nie ma player drugiego. Kupimy item jakiś. No, chyba mieczyk. Mieczyk kupimy. Dobra. O, to jest jak Katarina. Tylko, że marchewkowa. Dobra, podoba mi się ta opcja. O, ten ziomek jest chyba trochę mocniejszy. Nie, nie jest mocniejszy. Ale ej, wiecie, że to jest... O Jezus Maria, minion!
Minion mnie za. Za głupota. Dobra, ej, ale to jest spoko. Weźmiemy sobie... Za chwilę weźmiemy sobie bonusowego helpa. Albo weźmiemy po recallu. Dobra. To idziemy na mida, bo ziomek tutaj ora nas. Patrzcie to. Ale robię ziomka, patrzcie. Pyk, pyk, pyk. Jaki movement. O, turret, turret, turret. Bardzo niedobrze. To tu turety też biją, niemało. Dobra. Bijemy minionki. To wygląda jak możliwość jakiegoś ganka. Dobra, idzie, idzie ten pogrzany ziomek. Nie ma nas. Porobił nas trochę. Recall. Recallujemy się. Wygląda gierka naprawdę, no moim zdaniem, sympatycznie. Bierzemy sobie tarczę. Oj, weźmiemy sobie takie podpalenie na skillach. I musimy szybko wrócić na linię, zanim ziomek nam tu zrobi za duże ała. Dobra. Ojen. To też jestem cienki. Dobra, ej, ale to jest przyjemna gierka. W sensie jak na razie się nieźle bawię. Czym się te tarcze różnią? To daje bonusowe zdrowie i leczy. Dobra, każdy następny item jest dużo droższy. Mhm, dobra, czyli jak trafię w ziomka, to go stunuję dodatkowo. Okej, okay, let's go. Jazda z tematem. Dobra. Chucia. O nie. Aha, trafił mnie, a nie miniona. No to się teraz podłożyliśmy bardzo niefajnie. I teraz tak. Bonusowy damage z base ataku. O, weźmiemy sobie to, co leczy. Takie ciekawe. Wygląda na ciekawe. Nie możemy przegrać jak skończone lamusy. Mamy go. Przegraliśmy? Aha, miniony nam zniszczyły kora. Dobra, spoko, nie ma tematu. Dobra, teraz sobie zagramy tym hunterem, bo wyglądał na mocnego. Dobra, mu kupimy, to będzie attack speed, więc kupimy mu attack speeda, skoro jest łucznikiem. To taki trochę warus, bym powiedział, if you ask me. A to co to? To jest ten puppeter chyba. Tak, wydaje mi się, że to jest ten puppeter. Dobra, dobra. Robimy go, robimy go.
Hunter może się okazać broken. Ajajaj. Turety są tu chyba dużo bardziej zabójcze niż w LoLu. Ten papeter wygląda ciekawie. A tu nie wystarczy zabić miniona, tylko jeszcze trzeba podnieść z niego całego golda. Mamy ziomka. Dobra. Elegancko. Zobaczmy, co skrywa mapa. No, jakieś leczące krzaki. O, niedobrze, niedobrze. O, dawaj go. Okej. Recall. Musimy większy jeszcze attack speed. Tu jest czysto. O, i teraz wygrałem. Dobra. Wypróbujmy sobie to coś, co wygląda jak Akali. A, nie mam energii. O Jezu. Bo ja nie kupiłem przedmiotów. Ojeju, ojeju. Beznadziejna sytuacja. Co jest? O. Weźmiemy sobie to. Dobra, ograne. To jest czat globalny jakiś? Moment. Czatu globalnego nie chcę używać. Mamy trochę pieniędzy, więc kupimy sobie bonusowy damage z basica i cooldown reduction. Dobra, cofanko.
No, jakieś pieniążki dodatkowe. Ała. Zostałem skasowany. Jakoś zmienić, żeby boty nie grały jeden na jeden. Jezu. Dobra, mamy typa. Czy mogę kupować itemy z tego miejsca? A, nie muszę się cofać, żeby kupić item. O tym też chyba warto pamiętać. Jakieś dodatkowe pieniądze. Aj, jaj, porobiony. Okej. Okay. Zgarniamy tutaj to. I lecimy dalej. Dobra, możemy sobie kupić teraz przedmiot. Aj, porobił mnie. Jeszcze trochę będziemy mieli, powiedzmy, nie wiem, full builda, whatever. Dobra, zgarniemy tego golda. Zobaczymy tego vampiric shielda. A, czyli to, że heal za zadany damage. Faktycznie, że bijąc się leczę. Myślę, że to jest spoko. Jeszcze jakieś itemy idzie kupić? Niespecjalnie.
Dobra. Kolejny win. Myślę, że znajdziemy jakiś mecz online. Jest 13 graczy. Moment, nie. Ja nie chcę być playerem. Chcę być Karolski. Zagramy sobie... Tom Akali. Jakiś gracz dołączył. Zagramy sobie pod cooldown. Kurczę, no gra hunterem, więc będzie ciężko. Mamy go. Kolega się poddał. Wziął i wyszedł. Proszę was bardzo. No to było łatwe. To z... Dlaczego, że każdym razem muszę zmieniać username? Nie wiem, teraz mimo, że zapamięta mój username, może ci to w ustawieniach jest, cokolwiek. Dobra, mi się podoba ta postać, ja sobie nią jeszcze zagram. Kuźwa no. Zagramy pingwinem. Co on tam? Rzucam śnieżkami. Dużą ilością śnieżek i się... Dobra, to wygląda jak najdurniejsza postać we wszechświecie. He? Dobra, w ogóle nie mam pojęcia, o co tu chodzi, nie? Jakby ziomki se wychodzą, zagramy sobie teraz Foxim. Dobra, pyk, 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 pyk. Daj mi pauzę, machnął. Właśnie, jakiś item. Weźmy sobie łuk. Taki ładujący, knockbackowy atak. Dobrze, ładujemy. Taki dżin trochę bym powiedział z niego. Dobra. Typiasz nawet nie wie, co go lało. Dawać mi golda. Dobra. Bierzemy sobie to. Mamy ziomka. Porobiony, proszę państwa. Łatwizna. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa. Oj, 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 au, au, au. Ma po turecie, proszę bardzo. Better player.
Ale kurczę, rozgnojony kolega został przez nas. Weźmiemy sobie lifestealującą tarczę i teraz chwilę będziemy kozaki. Dobra, tu zbieramy golda. Dziękuję. GG. Uhu. Porobiony. Zgramy sobie teraz tą Ari, taką podrabianą. Z 11 graczy, a to już jest więcej niż jeden. Dobra. Może ten za nami zagra. Dołączyłem do Lil Unlucky. Zobaczmy, kto się okaże potężniejszy. Cześć, Ola. Witaj. To. Co? Aż to. He? Mówisz po ludzku w ogóle? Nie. Patrz, co ty grasz. To jest podruba Lola. No właśnie, widzę. Takie dziwne. Fajne. Mówisz? No. Okej. OXD. Podruba tej Poppy. Lol. Wale typiarza na łeb. Dobrze. Widłowo go. Eluwina. Porobiony. Pick Poppy. Poppy to win. Ola, jak chcesz grać w Identity, to Ela gra. Nach.
sobie zgarnąć materiały na jutro. Jakie materiały? Na co? Egzamin jutro mam z barmańskiego. A. Dobra, walę ziomka na łeb. Bez szans jest koleżka. Dobra, przeżyję. Ale plejsy, pod towerem go. Oj, zabił mnie. No oddam mu honorowego jednego fraga, żeby mu przyjemniej się grało. Inaczej mógłby nie chcieć ze mną dalej grać. By wyszedł jak reszta frajerów. Wychodzili ci? No. Co? Złoty. Po pikery, let's go. Ojen. Zła kombinacja skilli. Ojeju, ojeju. Very źle, very źle. Ło, co zrobiłem? Co ja zrobiłem? Ale jestem kozak. Spauzował. Dostał na ryło. Też bym na jego miejscu spauzował. Trzy fragi do jednego. I ziomek jest bez towera. Powiedziałem, że łatwo. Ale cię rozgnoję. Kolego. No i się poddał, wyszedł. Za dobry jestem w tę grę, yo. Przydałby się ktoś, kto używa mózgu. Zaproponowałbym tobie, Ola, ale... Beczunia. Zobaczymy, czy jeszcze w tym Broomstick League ktoś jest. Może ktoś zagra. Uru buru. Broomstick League jest fajna. I mamy własne logo w grze, więc jest tym bardziej kozacko. Może jakiś prywatny serwer? Jest i prywatny serwer! Ktoś gra! Let's go! Dołączymy do Kikirikiego. Może bym... W sumie... Matko Boska, co ja robię? Ale ciemno, o ja. O ja dupie. Pyk, pyk. Pyk.
Ale cimno, jak w dupie u murzynę. O. Teraz coś widać? Halo? Kamerka się popsuła. O-o. Rozłączyła mi się. Beczunia. Z której strony mam podłączoną kamerkę. Wypadałoby ją podłączyć. To była kamerka? To była kamerka. Beka. Kamera się zdupiła. I w ogóle, no to lepiej ją wyłączę. Skoro się popsuło. O matko! I nas wykrzaczyło z gry. Nie gorzej. Dobra, wracamy do Kikirikiego. Mam nadzieję, że teraz będzie działać. Idziemy zagrać w Quidditcha. A nie, nie działa. Gościu wyłączył serwer. Chyba się wkurzył, że nikt nie gra i wyłączył. Może. Ciekawy jestem, kiedy serwery, od której do której. Nic z tego, musimy poczekać na aktywację serweru. Ale pochwalę się jeszcze raz, że o tu na plecach mam własne logo w grze. I wygląda cudownie. Proszę bardzo, nacieszcie wzrok. Działa już ta kamera? Byłoby miło? Nie, nadal nie do końca chce działać. Ale czemu to tak? Halo? Ho, naprawiłem! Szampańska zabawa. Jest i kamerka. Tylko, że nie ma graczy w Broomstick League. Ani w League of Pixels. I to takie... nie do końca przyjemne w sumie. Nieprzyjemnie, nieprzyjemnie bym powiedział. Nie fajnie. Od której do której są te testy tego Broomstick League? No, około godzinki streamuję, więc okej. Tylko teraz jeszcze sprawdźmy godzinę odtworzenia serwerów. No cóż, ogólnie Broomstick League będzie 5 marca. Wychodził z Early Accessu. Dostaliśmy tą mapę, taką lodową. A może nawet wam pokażę, co tutaj twórcy pokazują. Żebym pokazał. Czemu by nie? O, proszę bardzo, możecie zerknąć. Jest taka mapa. Moim zdaniem jest mega, mega sympatyczna. Taka nordycka troszkę, taka arena. Quick chat jakiś. Jakiś system party dodany. O, proszę bardzo. Streamer Influencer Logos są dodane. Loga streamerów i influencerów. I między innymi tam się znajduje nasze. Tam jest 108 różnych logo wysłanych przez influencerów i streamerów. I w tym również nasze. W sensie nasze mam na myśli serwera IO.
mojego serwera Discord, więc jest to dla mnie coś bardzo ważnego i bardzo się z tego powodu cieszę. Bo mamy mega fajne logo w grze i to jest naprawdę świetne. Jest cały system tworzenia prywatnych gier, sparty i tak dalej. 3x3. Widzę, że tutaj jeszcze jakieś inne mapki będą. To chyba jakiś ogr tam jest w tle. Więc no, gierka się rozwija, tak? Na pewno i wygląda coraz lepiej. Ja będę z nią w miarę na bieżąco, bo jestem ciekaw, jak to tam wyjdzie ostatecznie. Widać, że tu jest dużo różnych mapek, które twórcy chcą jeszcze jakoś rozwijać. Tutaj, o, patrzcie, mają być jakieś potworki na mapach. O, na przykład tu jakaś latająca mapa, gdzie smok jakiś jeszcze sobie ma latać. Tutaj ma być jakiś troll, ogr, czy co to tam jest. Tutaj jakiś kraken. Więc ogólnie bardzo dużo rzeczy ciekawych tu się ma jeszcze dziać, jeżeli chodzi o rozwój map i grafiki po prostu jeszcze w tej grze, więc myślę, że to mega sprawa. Twórcy przywiązują dużą wagę do detali. Graliśmy w Citadel, Forge i Fire, więc wiemy, że jeżeli chodzi o szatę graficzną, potrafią zrobić naprawdę fajne rzeczy, które pójdą nawet na trochę słabszych PC-tach, tak jak no, Citadel wyglądał super fajnie moim zdaniem, a szedł mi jakoś nieźle. Grałem na niskich, a gierka wyglądała naprawdę no, znośnie. Więc ja myślę, że to bardzo dobrze świadczy o twórcach. No i przede wszystkim mam wrażenie, że tak jak Citadel jest cały czas rozwijany, tak to też gdzieś tam będzie. Myślę, to jest ten sam silnik, to samo studio, więc wiedzą, na czym pracują i będzie tylko lepiej. Zobaczymy sobie tylko jeszcze a propos Citadel, czy może jakiś update ostatnio duży został wprowadzony. Tak, coś zostało wprowadzone. Powiem wam szczerze, że gdybym tylko miał z kim w to grać, to na pewno bym... O, ostatnie recenzje są w większości pozytywne, co by oznaczało, że coś się ciekawego wydarzyło w temacie gry. Jakiś update, który musiał coś ciekawego wprowadzić. God King's Vengeance. More about quest. Jakieś questy, coś. Czyli więcej RPGa pewnie się dzieje obecnie w tej gierce. No, ja myślę, że to jest fajny zamysł, taki survival RPG z budowaniem i tak dalej. Widziałem różne budowle, jakie ludzie tam budują, takie zamki totalnie odjechane jakieś, że to jest hit. Więc nie wiem, czy sobie do Citadela nie wrócę, ale kiedyś w jakieś dłuższe ferie, może świąteczne, wielkanocne, jak znajdę po prostu kogoś, kto będzie chciał ze mną w to pograć, spróbuję Kubę namówić, ale wątpię. On coś mówił, żeby kupił, ale teraz nie chce hajsu wydawać za bardzo, bo na coś tam odkłada. Ja w sumie tak samo odkładam pieniądze teraz na jeden fajny projekt, fajną rzecz. Nie będę mówił nic więcej. Na pewno nie, kiedy Ola może to sprawdzić i posłuchać. Kto ma wiedzieć, ten wie. Wiedzą chyba obecnie 4 osoby tylko. Tak więc no. Z mojej strony to tyle. Taki krótki streamek na moim kanale, żeby sobie tego League of Pixels pokazać i tego Broomstick League. Głównie chodziło o pochwalenie się tym logiem, więc zapis live'a jak zwykle będzie. Ja tam trochę dostawałem wciry na boty, ale można zobaczyć, jak ta gra wygląda i z czym to się je. Więc trzymajcie się cieplutko. Widzimy się na Game Roomie w sobotę. Tak, czyli... Gdzie jest piątek już? Czyli jutro. Jutro na Game Roomie, nowa gierka. Taka przedpremierowy pokaz gierki z Early Accessu, więc stay tuned, mam nadzieję, że będziecie zainteresowani. Trzymajcie się cieplutko. Cześć.